Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie świętego Michała Archanioła, na czasy ostateczne. Umiłowany ludu Boży, jako książę zastępów niebieskich jestem posłany, aby wam oświadczyć, jesteście kochani przez Najświętszą Trójcę oraz przez naszą i waszą Królową i Matkę Czasów Ostatecznych, której wizerunek przedstawia to, o czym dzieci Boże nie powinny w tym czasie zapominać. Przychodzę do ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, aby was ostrzec. Przychodzę z moim mieczem trzymanym wysoko, zjednoczony z moimi niebiańskimi legionami, aby chronić ludzkość. Jako dzieci zrodzone na krzyżu, nosicie godło krzyża, którego nigdy nie wolno wam się wyrzec, gdyż w nim ukryte jest zbawienie człowieka. Jest to miłość Chrystusa, która udziela się Jego dzieciom przez krzyż, a więc także przez Królową i Matkę Czasów Ostatecznych. Wierny lud przestał nim być z powodu buntu przeciwko przykazaniom prawa Bożego, ich zniekształceniu i licznym grzechom, które otaczają człowieka aż do momentu, gdy przychodzi mu należeć do diabła i dlatego pracuje i postępuje jak dzieci z dala od Ojca. Oczekujecie, że zostaniecie nagrodzeni za to, na co nie zasługujecie, chcecie nadal żyć tak, jak żyliście, zanim hordy szatana zawładnęły umysłami ludzi i zatwardziły ich serca. Tak nie będzie, kto ma nadzieję na lepsze jutro, ten pokłada ją w swoim indywidualnym świecie, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo cała ludzkość została przekształcona. Od dawien dawna nowe ideologie opanowują ludzkość, jest ona wyobcowana od swojego Króla i Pana Jezusa Chrystusa w ramach przygotowań do tego czasu, w którym poprzez ten wirus zdemaskowała się światowa elita, elita, która w gruncie rzeczy nie jest niczym innym jak reprezentacją Antychrysta, tego, który stanie się tyranem, zdrajcą, oszustem i posiadaczem dusz tych, którzy mu się poddadzą. Troszczcie się o to, aby ciągle stawać się lepszymi, zrozumcie, że w tym, co się zbliża, niezależnie od tego, jak bardzo będzie to dotkliwe dla ludzkości, wyjdziecie zwycięsko tylko dzięki ręce naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, w przeciwnym razie będziecie łatwym łupem dla samego Antychrysta. Dlatego wzywam dzieci Najświętszej Trójcy, aby zdecydowały się na zbawienie dusz, zapominając o datach, które kazały wam głupio czekać, marnując w ten sposób ciągły wzrost w duchu, i wzywam was, abyście byli coraz lepszymi dziećmi Boga żywego, Boga prawdziwego, umacniając waszą wiarę nie tylko modlitwą, ale i wiedzą. Lud Boży pił, spędzał czas na świętowaniu, nadal patrzył z boku na to, co się dzieje w tej chwili i za chwilę doświadczy głębokiego bólu, że był głuchy na wezwania do przygotowania się w duchu, do zmiany swojego życia, do odnowienia się duchowo i do przygotowania się materialnie tak bardzo jak to możliwe. Boskie plany są kontynuowane. Jak wielu ludzi będzie osądzać Boga za to, że pozwolił na ludzką wolę. Kielich nadal jest wylewany, niewiele w nim pozostaje, a jednak nieposłuszeństwo ludzkości trwa. Nadchodzi zatem większa kara dla ludzkości. Kielich gniewu Bożego zostanie wylany na całą ludzkość, a ilu jest takich, którzy zamieniają się w sędziów gniewu Bożego i oddalają go? To prawda, że w Panu naszym i Królu Jezusie Chrystusie gniew Boży został zaspokojony. Jednocześnie każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje grzechy i musi dążyć do nawrócenia, do pokuty, ponieważ Bóg uczynił to, czego nikt nie może uczynić. Przyjdźcie, dzieci Boże, i nawróćcie się, zanim noc zapadnie na to przewrotne pokolenie. Módlcie się, przygotujcie się na próby, którym jesteście poddawani z wiarą, stanowczością i determinacją. Musicie powiedzieć nie temu, co nie jest z Boga i patrzeć dalej niż widzą wasze oczy.
Ludzkość jest ofiarą swojej własnej ignorancji, oddaje się w ręce wroga, a porządek świata będzie ją dominował i uciskał. To pokolenie musi zmienić swoje uczynki i postępowanie, musi wejść w przyjaźń z Chrystusem, musi Go poznać i uznać, nie według ludzkiego kaprysu, ale w woli Bożej, aby zły nie zwiódł was swoją przebiegłością. Zjednoczcie się z Chrystusem, zjednoczcie się z naszą Królową i Matką, pilne jest, abyście spełnili tę prośbę. Nie odkładajcie tego, nie zapominajcie o tym, pomagajcie sobie nawzajem, żyjcie w Chrystusie, oddychajcie Chrystusem, karmcie się Chrystusem, nie możecie dłużej czekać. Ten, kto powstrzymuje tajemnicę nieprawości, przestanie być przeszkodą. Kościół Chrystusowy zostanie spustoszony, a ludzkość dozna nieopisanych cierpień. Moc bestii zamieszka w niektórych obecnych sanktuariach, świętokradztwo będzie całkowite, dzieci Boże powrócą do katakumb, spustoszenie nadchodzi w centrum chrześcijaństwa, obrazy zostaną zamienione na bożki, a ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa ukryte. Nie rozumiecie, że to nie jest koniec świata, ale że to pokolenie jest oczyszczane. Zło wyrywa dzieci Boże z właściwej drogi, to jest jego główny cel, zwiększenie swojego łupu dusz. Są to intensywne czasy, wiara jest nieustannie testowana, każdy człowiek musi używać rozeznania dla zbawienia swojej duszy, nie rozeznania pochodzącego z jego ego, ale prosząc o pomoc Ducha Świętego. W tym czasie potrzebna jest ciężka praca ludu Bożego. Módlcie się, ziemia zatrzęsie się z siłą, w niektórych krajach z pochodzenia naturalnego, a w innych z powodu źle użytej nauki i niegodziwego umysłu człowieka. Módlcie się, ludy powstaną, protesty zostaną zakazane, a ludzie będą zamykani. Jako obrońca ludu Bożego, nieustannie walczę z hordami zła, wraz z moimi aniołami będziemy was strzec, jeśli wolna wola każdego z was na to pozwoli. Pilne jest, abyście przygotowali się jako rodziny, gdzie pozostaniecie w obliczu katastrof, jako wspólnoty, mając pewność, że nie opuścimy żadnego stworzenia Bożego. Jako książę zastępów niebieskich, z podniesionym mieczem i z mocami udzielonymi mi przez Trójcę Przenajświętszą, dzielę się z wami, że jestem obrońcą sanktuariów, jeśli domy są sanktuariami, będę ich bronił. Jeśli będziecie mnie żarliwie prosić, pomogę wam poznać się wewnętrznie i nie odrzucać woli Bożej. Jestem obrońcą rodzin, chronię tych, którzy chcą zachować właściwą równowagę w swoich rodzinach. Moja miłość jest współczująca. Jestem obrońcą wiernego Kościoła i walczę, aby diabeł odszedł od Kościoła mojego Pana i mojego Boga. Błogosławię was. Zwiększajcie waszą wiarę, święty Michał Archanioł.